Najlepszym kandydatem na prezydenta jest Grzegorz Braun. Na niego zagłosuję, oddam swój głos. Ja i moja rodzina głosujemy na Grzegorza Brauna. Jeśli nie chcesz Polski zguby, Brauna wybierz dla jej chluby. 1050 rok od chrztu Polski minie. No to jest prawdziwa miara, to jest właściwa proporcja. Nie jakieś, proszę Państwa, 25 lat demokracji, orzeł z czekolady i temu podobne, tylko 1050 lat państwowości polskiej i tradycji katolickiej na tym terytorium. Grzegorz Braun, najpoważniejszy kandydat na prezydenta Polski. Będę głosował na Grzegorza Brauna. 10 maja oddam głos na Grzegorza Brauna. Słowo wolność nie może nie paść, kiedy mowa o tym, jak państwo polskie powinno wyglądać. Wolność była kiedyś towarem eksportowym. Było tej wolności tutaj więcej niż gdziekolwiek indziej. Tą wolnością korona polska obdarzała nawet i sąsiadujące narody. Promieniowała na całą Europę Środkową, na cały cywilizowany świat. Grzegorz Braun stanowczo opowiada się za wolnością gospodarczą oraz prostym i zrozumiałym prawem. Nie w tym rzecz, żeby Polacy potrzebowali jakichś przywilejów, żeby potrzebowali jakichś specjalnych zachęt, słynnych programów pomocowych. Polacy sobie dadzą z tym radę, jak tylko przestanie ich napastować to, co się podaje za ich własne państwo. Jego wizja polepszenia tego kraju oraz żelazna logika wywodu świadczą o tym, że jest to najlepszy kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo doceniam w programie pana Grzegorza Brauna trzeźwe i racjonalne spojrzenie na gospodarkę. Proszę państwa, wiele tutaj pięknych inicjatyw rozkwitnie, no po prostu dlatego, że jakaś część łebskich naszych rodaków nie będzie musiała szukać pola do przejawiania swojej przedsiębiorczości poza granicami Rzeczypospolitej. No to jest główny punkt programu. Państwo polskie musi przestać Polaków zniechęcać do siebie samego. Moja koleżanka z dalekiej Kanady zadeklarowała się, kiedy wyłoni się nowy prezydent, a wierzy głęboko, że będzie to Grzegorz Braun. Ona po 25 latach emigracji powróci do kraju. Pierwszym krokiem musi być nazwanie po imieniu tego wszystkiego, co jest podłe, tego wszystkiego, co jest zakłamane, tego wszystkiego, co odbiera Polakom wolność, co godzi w wiarę, rodzinę i własność. Przodkowie Grzegorza Brauna są ściśle związani z historią Polski. Byli posłami na Sejm Wielki, który uchwalał Konstytucję 3 maja. O wolną Polskę walczyli i ginęli w powstaniach. Po II wojnie światowej wszyscy dorośli mężczyźni byli prześladowani i męczeni w ubeckich więzieniach. Grzegorz Braun jest człowiekiem wyjątkowym. Porusza problemy bliskie mnie, bliskie memu sercu, których nikt nie porusza. W tym zakłamanym 70 lat kłamstwa kraju nikt nie mówi o problemach najważniejszych. Grzegorz Braun jest twórcą kilkudziesięciu ważnych filmów dokumentalnych, które odkłamują historię Polski. Dzięki nim poznaliśmy m.in. prawdę o kontaktach Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa oraz historię zdrad i zbrodni, których dopuścił się generał Wojciech Jaruzelski. W swoich filmach Grzegorz Braun angażuje się w obronę godności człowieka, przestrzega przed manipulacją ludzkimi genami i staje w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Potrzebny jest Polsce mąż stanu, który jako katolik będzie walczył o wiarę przenajświętszą, jako Polak o Polskę suwerenną i szczęśliwą. Pan Bóg dopuścił, żeby ten projekt polityczny, który się Polską nazywa, żeby się zaczął rozkręcać i tak się pięknie nakręcił, że 500 lat temu nie było mocnych na naszą wolność. Nie było mocnych, dlatego że to nie był projekt ekspansji drogą podboju. To był projekt ekspansji siłą atrakcji. Jeśli zatem to się tak stało, to się tak potoczyło, to nie po to, żebyśmy my teraz ostatni gasili światło i ten projekt stawiali w stan likwidacji. Zachęcam każdego do oddania głosu na Grzegorza Brauna. Jeśli chcecie Polski, a nie produktu polskopodobnego, to właśnie teraz macie okazję to wyraźnie zadeklarować. Będę głosował na Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun, jedyny odważny kandydat na prezydenta Polski.